Ból, którego doświadczałam, był tak mocny, że nie umiałam stać, miałam drgawki całego ciała. I w pewnym momencie nawet leki, które podawali mi w kroplówce, te przeciwbólowe, przestawały działać. Czułam się tak, jakby mi podawali wodę dożylnie. Za 3 miesiące miałam brać ślub, a w jednej chwili wszystko runęło. Musiałam całkowicie zgolić swoje włosy. Z takiego ludzkiego punktu widzenia ciężko, kiedy nagle moje plany runęły. To wiedziałam, że Bóg jest ponad tą sytuacją. Wiedziałam, że On ma wszystko pod kontrolą. W kwietniu 2020 roku pojawiły się u mnie bardzo mocne bóle głowy. Trwały około 4 dni i z dnia na dzień coraz bardziej się nasilały. Tabletki przeciwbólowe przestawały działać. Praktycznie w ogóle nie pomagały. Dlatego postanowiliśmy pojechać z moimi rodzicami do szpitala. W szpitalu wykonali mi tomograf głowy. Okazało się, że mam guza mózgu. Byłam w wielkim szoku, tak jak i moi rodzice. Musiałam mieć założoną zastawkę, która odprowadzałaby wodę, ponieważ zrobiło mi się wodogłowie, które pojawiło się przez to, że zrobił się stan zapalny przez guza. To był najtrudniejszy moment całej tej sytuacji, ponieważ za 3 miesiące miałam brać ślub, a w jednej chwili wszystko runęło. Musiałam całkowicie zgolić swoje włosy. Było mi z tym bardzo ciężko, ponieważ długo je zapuszczałam, wiadomo, na ślub. I wtedy bardzo się bałam, było mi mega ciężko, dużo płakałam. Jednak też chciałam, aby ten ból głowy w końcu się skończył. Ból, którego doświadczałam podczas całej tej sytuacji, był nie do zniesienia. Był tak mocny, że nie umiałam stać, miałam drgawki całego ciała. Miałam zawroty głowy i w pewnym momencie nawet leki, które podawali mi w kroplówce, te przeciwbólowe, przestawały działać. Czułam się tak, jakby mi podawali wodę dożylnie. Po pierwszej operacji lekarz zdecydował, że wrócę do domu na 2 tygodnie, aby mój organizm się zregenerował. Wbrew pozorom, wbrew temu, co się wydarzyło i wbrew temu, że było mi aż tak ciężko, to były to bardzo dobre 2 tygodnie. Przez ten cały czas codziennie budziłam się i dziękowałam Bogu za to, że w ogóle żyję, za to, że wszystko się tak dobrze potoczyło. Codziennie budziłam się i odczuwałam Bożą obecność. Jestem typem osoby, która się martwi nad każdą pierdołą, a w tamtym czasie odczuwałam taki pokój, którego nigdy jeszcze nie doświadczyłam. Każdy fragment piosenki, której słuchałam i każdy fragment z Biblii, który czytałam, tak jakby wychodził na zewnątrz i odnosił się do tej konkretnej mojej sytuacji. I to było niesamowite doświadczenie. Czułam obecność Boga praktycznie ciągle. Czułam spokój i pomimo tego, że nie rozumiałam tej sytuacji, było mi z takiego ludzkiego punktu widzenia ciężko, kiedy nagle moje plany runęły,
to wiedziałam, że Bóg jest ponad tą sytuacją, wiedziałam, że On ma wszystko pod kontrolą i że tak naprawdę wszystko się dzieje tak, jak miało się dziać. Po 2 tygodniach wróciłam do szpitala. Na szczęście miałam wszystkie wyniki dobre, dlatego oczekiwałam na operację. Dzień przed operacją nadal byłam spokojna, nie bałam się w ogóle, co było no dziwne tak naprawdę. Przyszedł do mnie lekarz, który powiadomił mnie o skutkach ubocznych mojej operacji, takich jak całkowity niedosłuch w lewym uchu, opadający kącik ust, oka i inne różne skutki uboczne, które mogły się pojawić po mojej operacji. Jednak ja wiedziałam, że żadne z tych skutków ubocznych nie będzie miało miejsca. Dużo się modliłam i no po prostu wiedziałam, czułam, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się dobrze skończy. W dniu operacji śpiewałam swoje piosenki i kiedy jechałam na salę operacyjną i personel medyczny mnie pytał, czy się boję, to wszyscy tak naprawdę byli w szoku, bo ja tylko się uśmiechałam i byłam mega spokojna. Było to dla nich bardzo dziwne, że tak się zachowuję. Operacja trwała cały dzień. Około 9 godzin. Była bardzo trudną operacją, ponieważ guz był bardzo duży. Przez kilka pierwszych dni czułam się źle, jak wiadomo, jak to po takiej ciężkiej operacji. I nie potrafiłam na początku ruszać głową tak na boki. I pewnego właśnie dnia na początku kątem oka widziałam, że ktoś jest w mojej sali. Jednak kiedy pani pielęgniarka przychodziła, to nikogo nie było. Też wtedy były zabronione odwiedziny w szpitalu z wiadomego powodu. Więc jestem pewna, że był to anioł, który po prostu mnie pilnował w tej całej sytuacji. I czułam się wtedy bardzo spokojna. Wiedziałam, że nie jestem sama. Też miałam mega wsparcie od ludzi z kościoła, od moich najbliższych i to było bardzo fajne. Pamiętam też, że kiedy już tak doszłam do siebie, to szukałam różnych perłek, które będę mogła sobie kupić, jak wyjdę ze szpitala, bo przecież za 3 miesiące miałam brać ślub. Więc nic pod tym względem się nie zmieniło. I przytoczę tutaj pewną sytuację. W dniu, kiedy jechaliśmy już po perukę do Krakowa, znajomi z kościoła, młodzież, podarowała mi pewną kopertę, w której była karteczka dołączona, że bardzo mnie wspierają i że są ze mną w całej tej sytuacji. Okazało się, że są tam pieniądze na perukę. Bardzo nam to pomogło finansowo, w szczególności przed ślubem i jestem im mega wdzięczna za to, że pomogli mi i mogłam sobie kupić swoją wymarzoną perukę i czuć się pięknie w dniu ślubu. Zanim wyszłam ze szpitala, po drugiej operacji, lekarz sprawdzał, czy nie mam żadnych skutków ubocznych, w sumie jakie wystąpiły tak naprawdę. I był w szoku, ponieważ nie miałam żadnych skutków ubocznych. I mimo tego, że mam niedosłuch w lewym uchu, to słuch nie znikł całkowicie. Słyszę na to ucho i nie mam nic z twarzą, nie mam żadnych innych skutków ubocznych i wszystko jest w porządku. Ciekawe też jest to, że na początku tego roku, w którym wszystko się wydarzyło, Bóg dawał mi takie myśli, że mam się uchwycić Jego obietnic, obietnic na temat tego, że w tym konkretnym dniu będziemy mieli ślub, tego, że będziemy małżeństwem. I bardzo często ta myśl przewijała mi się, nie rozumiałam do końca dlaczego. Dopiero właśnie podczas tej sytuacji zrozumiałam, dlaczego miałam się trzymać tych obietnic, które Bóg nam dał. I właśnie w tych trudnych momentach, które zdarzały się w tej sytuacji,
decydowaliśmy z Dawidem, moim wtedy jeszcze narzeczonym, że uchwycimy się tych obietnic, że nie będziemy się skupiać na tym, że no tak naprawdę była to ciężka sprawa, tylko skupimy się na tym, że Bóg jest dobry, On dotrzymuje swoich obietnic, które nam dał. Wcześniej, przed tą całą sytuacją, byłam takim typem osoby, która się zamartwiała różnymi rzeczami, nawet takimi drobnostkami. I kiedy odczuwałam taki ponadnaturalny pokój podczas tego trudnego czasu, to nauczyłam się tego, że tak naprawdę teraz jest mi dużo łatwiej. Nie zamartwiam się tak jak wcześniej, bo Bóg mi pokazał, że no nie ma to tak naprawdę sensu zamartwiać się każdą drobnostką, która gdzieś tam przydarza się w naszym życiu, i jest mi teraz dużo łatwiej niż było wcześniej. Zmieniło to też mój punkt widzenia na otaczający świat i myślę bardziej pozytywnie. Moja historia to historia Bożej dobroci, cudów pomimo bólu. Historia tego, jak Bóg przeprowadza przez nawet najciemniejszą dolinę, z jaką przyjdzie nam się spotkać w życiu.